Świat, który znaliśmy jeszcze wczoraj, odchodzi do przeszłości. Ten dzisiejszy oparty jest o technologię, dane i transport zeroemisyjny. Także transport towarów w mieście, realizowany przez kurierów, firmy dowożące jedzenie, leki, zakupy czy artykuły spożywcze. Oczywiście w przyszłości będzie realizowany on przez roboty i samochody autonomiczne, ale dzisiaj i w najbliższej przyszłości przewagą konkurencyjną firm będą pojazdy takie jak te. Dlaczego? Otóż po pierwsze w pełni elektryczne, a po drugie w pełni modułowe. Sewic V500e to elektryczny pojazd miejski dedykowany dla transportu towarów w mieście. Szczególną uwagę warto zwrócić na fakt, iż produkowany jest w Europie i stąd też pochodzi ponad 80% jego komponentów. To z kolei przekłada się na szybką dostępność zamawianych pojazdów, co w dzisiejszych czasach wcale nie jest takie oczywiste. Sewic V500e charakteryzuje się nowoczesnym wyglądem, który po pierwsze oddaje trendy panujące w elektromobilności, a po drugie idealnie wkomponowuje się w styl miejski. Co więcej, modułowa zabudowa, która może być wymieniana w zależności od potrzeb, na przykład inna dla dostawców cateringu, inna dla przesyłek, a jeszcze inna dla służb komunalnych, dodatkowo wpływa na użyteczność, ale także wygląd pojazdu, co z kolei może przełożyć się na budowę świadomości marki. Ludzie zwracają uwagę na nietypowe pojazdy, a Sewic V500e jest swoistym eye-catcherem. Jedna z ważniejszych rzeczy w przypadku pojazdów elektrycznych to zasięg. Sewic V500e pozwala na jednym ładowaniu pokonać nawet do 300 km, co w przypadku pracy w mieście jest w zupełności wystarczające. Jest to możliwe dzięki baterii 33 kWh, która na naładowanie jej do pełna potrzebuje około 5 godzin. Dostępne są też mniejsze baterie 13 oraz 16,5 kWh. Inne parametry techniczne, na jakie warto zwrócić uwagę, to moc silnika 15 kW oraz ładowność pojazdu do 600 kg. Sewiciem można poruszać się z maksymalną prędkością 80 km na godzinę. Kolejną cechą wyróżniającą Sewic V500e spośród innych pojazdów do transportu towarów w mieście to kabina, która jest bardzo dobrze wyposażona. Uwagę zwracają wygodne, skórzane fotele, a przede wszystkim system multimedialny Android Auto. Jest to pierwszy pojazd w tej klasie, L7e CU, z tak zaawansowanym systemem infotainment. Wraz z rosnącymi kosztami paliwa firmy będą zmuszone szukać oszczędności także na tym polu. Transport towarów w mieście może być znacznie tańszy dzięki wykorzystaniu elektrycznych pojazdów transportowych, takich jak Sewic V500e. Przedstawicielem i dystrybutorem w Polsce pojazdu jest firma ANG Vehicle Technologies, która oferuje także autorskie rozwiązania z zakresu modułowej zabudowy. W ramach systemu wymiennych zabudów będzie oferowane kilka wariantów, ale istnieje także możliwość realizacji projektów indywidualnych. Nie zwlekaj i już dziś włącz w swojej firmie tryb 3E – ekonomiczny, elektryczny, ekologiczny.